Jest to Wrocław Główny. Wrocław Główny. Właśnie chciałem się zapoznać tutaj z tą ofertą handlową, gdzie jest gwiazdka. Tu jest gwiazdka, ok? Więc chciałem się zapoznać z tym, co to oznacza, i się dopytać więcej. Tutaj pisze, od 11.06. uruchamiamy 6 kropka parę pociągu, więc chciałem się zapoznać bliżej z tą ofertą, ok? Jakie mamy opcje z Berlina, ok? Dobrze, więc chciałem się z tą ofertą handlową zapoznać, bo jestem zainteresowany podróżowaniem do Berlina i tak dalej. Jest to czerwiec 23. O! Wakacje są, racja, wakacje. Dobrze, więc będę musiał ogarnąć wakacje. Tu już pomału będą zamykać i tam taki pan stoi przy drzwiach, że już nie można wchodzić, bo jest zamknięte. Chciałem się też zapytać o ofertę, z jakimi językami ci kasjerzy mieliby być. Poszukujemy kasjerów Intercity Praca, więc chciałem się właśnie zapytać o tą ofertę, o tych kasjerów, ok? Chciałem się więcej zapytać o tą kartę dużej rodziny, jak wygląda honorowanie tej karty rodzina.gov.pl na PKP. Więc mam tutaj dużo pytań do zadania i właśnie chciałem tutaj to ogarnąć wszystko, co się tutaj dzieje w tym Wrocławiu, też dowiedzieć się więcej i tak dalej. Chciałem się pociągiem przejechać, jak wszyscy wiedzą. Chciałem. O kurczę, tutaj nic mi nie powiedzą o pociągach, co za czasy. No dobrze. Ale przynajmniej zobaczymy sobie tutaj, co zwiedzać w regionie, gdzie kasę zostawić i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałem zadać pytania, spróbować towaru, sprawdzić go zanim kupię. I tak dalej, i tak dalej. Czyli chciałem wszystkie swoje prawa jako konsumenta tutaj przetestować, jak to działa. Strzelin, o! Strzelin! Chciałem tam pojechać Strzelin zwiedzić i nie tylko, ok? Więc co tutaj mamy? Mamy tutaj dużo, dużo, dużo rzeczy, więc będziemy czytać. Nawet będziemy czytać w języku czeskim, oczywiście. W języku czeskim będziemy czytać też. Będziemy z Wałbrzychiem, Wałbrzych, będziemy się zastanawiać, co tam w tym Wałbrzychu będzie, co jest we Wrocławiu. Kolejkowo też tam się jakoś zaznajomimy z tym i z innymi ofertami, które tutaj są. Wałbrzych. Wałbrzych, dobrze. Co tutaj jeszcze jest? O, jakiś hotel jest tutaj. Jakiś hotel jest. Piechowice, proszę bardzo, Piechowice. Więc muszę z tym wszystkim się zapoznać.
A także muszę zobaczyć, co się dzieje we Wrocławiu na wakacje. A tu jest nawet Dzień Niepodległości, czyli aż są jakieś oferty do 11 listopada. Więc chciałbym... O, czwarty dzień dziecka. Czwarty dzień dziecka. Giełda minerałów jest też. Giełda minerałów Lubań. O właśnie, Lubań. Wszyscy wiemy, gdzie leży Lubań. Już coraz bliżej granicy czesko-niemieckiej. Dobrze, więc tutaj są informacje i chciałem się z tym wszystkim zapoznać. Oczywiście wiadomo, że lepiej jest zapoznawać się z różnymi ofertami turystycznymi zaraz zamiast kwitnąć w jakimś śmiesznym psychiatryku wrocławskim albo w jakimś areszcie, wcale nie tymczasowym wrocławskim. Też diabli wiedzą na jak długo, to ja już wolę oferty turystyczne przeglądać. No dobrze. Więc doszło do tego, że jeden bandyta wrocławski sądowy nęka mnie po świecie już szósty rok. Nęka mnie po świecie, chodzi po wolności i kontynuuje to. Więc jest to skandal, ale w Polsce jest to, jak widać, możliwe. To jest Rumunia. Rumunia. Fajnego ptaka tutaj narysowali. Rumunia to jest, więc popatrzymy się, co tutaj jest takiego. Dobrze, oczywiście chciałem się zapoznać z ofertą handlową tej galerii handlowej. Okej? Galeria handlowa, chciałem się zapoznać z tą ofertą handlową i ze wszystkim innym, co tutaj też jest, okej? No dobrze, więc idę zwiedzać Wrocław dalej, trzeba coś robić. Lepiej zwiedzać Wrocław, niż być w psychiatryku jakimś wrocławskim na rozkaz jakiegoś bandyty międzynarodowego, pracownika sądu, który wcale nie musi być zdrowy psychicznie. Wcale nie musi być zdrowy, a może być inaczej, więc... Więc Magdalena Druzgała, Szczepanik Kaliszewska, jako pracownik sądu bardzo złe rzeczy robi, dlatego wnioskuję o karę śmierci dla tego bandyty świadomego. To jest świadomy bandyta i dlatego właśnie wnioskuję o w miarę sprawne przyklepanie i wykonanie kary śmierci, bo ten bandyta nie zamierza mnie uwolnić ze swoich śmiesznych roszczeń. Okej. O, chciałem też dowiedzieć się więcej o miastach partnerskich. Dzień dobry. Miasta partnerskie Wrocław i Drezno. Więc chciałem się coś więcej o tym dowiedzieć, zanim kot prezesa i prezes i jego jakieś zwierzaki, jakieś chomiki czy coś, zanim mnie pojmą, pozbawią wolności i zrobią mi krzywdę, okej? Więc zwiedzam Wrocław i się tym cieszę, dzięki.